Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej w Usnaszu Górnym. Polska Straż Graniczna interweniowała, jest próba przekroczenia nielegalnej granicy przez nachodźców. Tutaj działania służb białoruskich i rosyjskich są ewidentne. Tak naprawdę mamy do czynienia z wojną hybrydową, za którą stoi Rosja, stoi Putin. My dzisiaj z tego miejsca żądamy od państwa polskiego, apelujemy do państwa polskiego, do władz państwa polskiego o to, żeby na granicy polsko-białoruskiej powstało ogrodzenie, zabezpieczenie, które będzie chroniło nas przed masową imigracją. Nie chcemy się odgradzać od Białorusinów. My do Białorusinów nic nie mamy, żyjemy dobrze, chcielibyśmy żyć jeszcze lepiej. Natomiast w tej chwili jest prowadzona wojna przeciwko nam. Z tego miejsca jako Straż Narodowa również chcielibyśmy podziękować Straży Granicznej, która podejmuje tutaj działania tym kobietom, mężczyznom, chłopakom, którzy tutaj wykonują naprawdę świetną robotę. Proszę Państwa, potrzebne jest im wsparcie, dlatego że tu wokół nas jest mnóstwo lewicowych aktywistów, lewicowo-liberalnych mediów, które po prostu atakują psychicznie, naciskają na tych ludzi, na dowództwo. Tutaj jest dwóch parlamentarzystów, jeden poseł Konieczny z Lewicy i drugi senator z Koalicji Obywatelskiej. Oprócz tych naszych oczekiwań, żądania do budowy ogrodzenia, jesteśmy gotowi również jako Straż Narodowa wspomagać jako wolontariat tutaj polskie służby.